Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Uciekamy Ci, święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami, tak zacznie gardzić w potrzebach naszych. Ale ostrzegaj złych przygód, dać nam zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Panu nasza, orędownictwo nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ewangelia według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie króla Augusta, by przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirinius. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się za misę, każdy do swojego miasta. Unosił też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać, poślubiła sobie Maryję, która była bezbrzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu, pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy ich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się wystraszyli, lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, sam na żądany. Love me.
się objawi, nam się objawi. Dziękuję wszystkim, że się na moje wezwanie tutaj się pojawili. No to jest wezwanie do stodoły. Zazwyczaj wigilie są w lokalach. Nasza czwarta skromna wigilia. W stodole uchowali. Staraliśmy się jak mogli. Cały oddział dzisiaj ciężko pracował od rana. Będzie to wyglądało rano. Widać, że nas wygląda. Także i chciałbym was serdecznie powitać. Ogólnie, ale i tak naprawdę mamy specjalnego gościa, który przyjechał do nas 700 km. Jest to Bronisław Zajdel, Wyspart Bogułanów, Zielonej Góry. Brawo, brawo, brawo. Jechał cały dzień pociągiem do Lublina. 10 godzin. A później na piechotę. A później na piechotę szedł z kulbaką i z szablą. Janowa. Chciałbym przedstawić pana Marka Kochuna. Tu jest. Członek zarządu powiatu. Imienie starosty pana Andrzeja Roli Kacińskiego, ale starosta już do mnie dzwonił, już dojeżdża. Także będziemy mieli starostę i członka zarządu. Brawa dla nich. Chciałbym serdecznie przedstawić pana burmistrza Janusza Paska, Leśnictwo Gościradów. Witamy z żoną i dziećmi. Odważyli się na ten bus pojechać do Sodowy. Witam serdecznie panią prezes Stowarzyszenia Podkowa wraz z mężem, Annę Rola. Naszego kochanego Edwarda Ziarko, dyrektora, właściciela Muzeum Wsi Maruszu. Witam panią dyrektor Sanepidu Genowa Lubelskiego, panią Elżbietę Kuszyna. Pani prezydent, zawsze gościmy, jak jedziemy rajdem Kowala, a teraz się odważyli rajd niepodległościowy na jesieni. Wszyscy się zmarzli, ale pani Elżbieta tak nas ogłosiła, że ocaleli. I witamy jej brata, naszego Ułana, Zbyszka Kurzynę. Zbyszka zawsze gości. Elżbieta dba o ludzi, a Zbysiu dba o koni. I witamy też Karolinę z Mostu Kresowskiego. Witam przedstawiciela gminy Annopol, pana Stanisława Szydłowskiego.
nasi wszyscy są przywitani. Dziękuję Tagieszynom, mojej żony, koleżankom Beatce i Dorotce i Monice. Jedna z Umysłowa, druga z Szydnika, trzecia przyjechała aż z Podlubina, spod Wełbrzyc. Tak jest. Brawo dla nich, które przygotowały przyjście. Brawo, brawo! I proszę Państwa, witam mój szanowny oddział. Dobrze się napracowali. Niezmiernie. Są już ku. Jeszcze ich będę mordował przez chwilę, ale mamy dla Państwa jedną. Mamy jeszcze dla Was jedną taką fajną kolędę. Musimy dać się ludzi podzielić się opłatkiem, wszędzie się nie schodzą. Strona 10 chłopaki. A Boże kochany, witam moją mamusię i tatusia. Twórców tej stodoły, bo... Najważniejsze. Dzieci tam przeła się, rozmawiacie. Oni to budowali. Chwała. Dobrze, ja jeszcze tylko powiem słowo. Witam Was oczywiście też bardzo serdecznie i jest mi bardzo miło, bo to już po raz czwarty, tak jak powiedziałam, po raz czwarty spotykamy się w tej stodole i powiem Wam, że zawsze te myśli przed samą Wigilią są takie bardzo ciężkie. I we wtorek padło hasło, że chyba jednak Wigilii nie robimy, bo nie zdążymy, bo się nie wyrobimy, bo nie ma tego, bo nie ma tamtego, bo nie damy rady, bo nie ma osób do ogarnięcia stodoły, bo nie ma osób do przygotowania i tak dalej, i tak dalej. I to jest zawsze ten kryzysowy dzień, to jest ten wtorek albo środa. I wtedy już siedzimy z Łukaszem i mówi tak, robimy, nie robimy, tylko tak. No to nie robimy. Ja mówię, a Łukasz, ty mówisz, dzisiaj nie robimy, a jest wtorek, a powiesz, że środę, to jednak robimy, bo ja cię znam. Nie, Agatka, nie, no po prostu teraz to nie damy rady, bo ten nie może, ten nie przyjedzie, ten coś tam. No i we wtorek poda hasło, że nie robimy, ja oczywiście sobie tego nie biorę do serca, bo w środę przyjeżdżam z pracy, a mój Łukania już jest ucieszony, bo mówi, robimy Wigilię. I Agata, weź wolne w pracy, bo ty musisz być w domu, bo my robimy Wigilię. Szanowni goście, czekałem na Was, na Wasze odpowiedzi. Nikt nie dzwoni w wtorek, w środę się odbywało parę osób na rok. Więc... Powiem tak, na drugi rok nie dzwonię po nikomu. Ci co są, za rok Wigilia Łańska u Kowali. Dajemy się tam. Zrozumieli? A nie słyszę ludzi. Słabo. Więc ogólnie, teraz proszę Państwa, dajmy jeszcze... Bardzo gorące brawa dla całego pułku 24, bo bez tych chłopaków naprawdę by nic nie było. Oni muszą się wziąć, bo oni, słuchajcie, już też mają swoje rodziny, mają dzieci, mają żony, różnie to bywa, wiadomo, ale na ten 1-2 dni muszą to wszystko zostawić, żeby po prostu tutaj móc pomóc i ogarnąć. I oczywiście jeszcze raz moje dziewczyny, tu koleżanki z pracy i nie tylko, które po prostu też nie mają tutaj żadnego, tak powiem, przymusu, tak? Ale same widzą, jak już jest, ja już w środę pracy, bo jest Wigilia, jest 60 osób, a raz po to damy radę i dzięki temu po prostu udało się udać. Ale ładne jest. Ciężko mieć żoną władzę. Zostanę dziadkiem, także muszę się przeczytać. Bory gada Jezusowi w obłoku, w obłoku. Przy boku, hejżej na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejżej na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie. Buczą, buczą delikatnej osobie, osobie. Hejżej na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejżej na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli. To
osioby o północy obiegli, obiegli. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, jak żywi. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina, stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła, stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Chore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku, Józef z Panią asystują przy boku, przy boku. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Hejżej, no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Brawo! Teraz to poeta duchowy, mój gatanek, własny tekst napisany pod tytułem, Maksio? Święty Pół. Święty Pół. A więc, drodzy Państwo, tekst napisany o naszym pułku. Święty Pół. Zbliża się wieczór do stołu wigilijnego. Tradycyjnie grudnia 24. Niczym Kraśnicki pułk 24. Opatrznością i mocą Boga wsparty. Święty Pułk o tradycji bogatej. Wraz z orłem lśniącym na czapce rogatej. Kłania się dzieciątku białymi otokami. Oddaje hołd szpalerze szablami. Białe otoki jak biały opłatek. Wędruje wśród ojców i matek. Rozsyłani jak ułani w boju, którzy walczyli dla Polski w znoju. Hej biali ułani z Kraśnika, wyścignali szablą bolszewika. A teraz klękacie przed dzieciątkiem, bo biały opłatek stał się początkiem świętości i czystości otoku, gdzie pierwsza gwiazda miga z obłoku. Daje znak do świętowania, jak dowódca do szarżowania, by opłatkiem się podzielić i małego Jezusa rozweselić. Pozdrowieniem ułańskim i parskaniem koni oddać cześć i chwałę ku niebiańskim błoni, gdzie błogosławieństwem, mocą Boga wsparty, podąża na Wigilię pułk 24. Dziękuję bardzo. Świąt spędzonych w gronie rodzinnym, w miłej atmosferze, bez kłótni, bez baśni, bez niepotrzebnych jakichś takich wymówek, po prostu zdrowia, spokoju i radości. Tego Wam wszystkim życzę. Dziękujemy. Opłatek jest tam w drodze. Gratuluję wszystkim do zobaczenia. Thank you.